Hejka, z tej strony Paradox, witam nas wszystkich w kolejnym odcinku. Oczywiście zapewne pamiętacie, jak skomentowałem Sonica X, który wypadł całkiem pozytywnie. Oczywiście dla mnie. A teraz pora na powrót do naszego ukochanego niebieskiego jeża, aby skomentować kolejną produkcję, Sonic Boom. Sonic Boom to zarówno gra, jak i serial. Ja zajmę się oczywiście serialem, ponieważ w grę nie grałem. Zresztą możecie sobie poszukać na YouTubie jakiejś recenzji. Jest ich dużo i każda jest negatywna. Gra okazała się totalną porażką. A zatem jaki jest serial? Bardzo przeciętny. Zanim Sonic Boom wyszedł, spodziewałem się, że to będzie taki powrót do Sonica X, czyli mocna fabuła, mroczny klimat, zacięte walki, tylko z lepszą animacją i w trójwymiarze. Po obejrzeniu paru odcinków bardzo się rozczarowałem, ponieważ okazało się, że to produkcja w stylu Pingwinu z Madagaskaru, tylko w świecie Sonica. Fabuły nie ma. Każdy odcinek jest o czymś innym i każdy jest głupi do bólu. Nie ma tu ani trochę powagi. Postacie się zmieniły, co gorsza nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru. Emmy nie jest już nieobliczoną wariatką. Czemu? Przecież właśnie dlatego była fajna. Knuckles został zmieniony w napakowanego głupka. What the... Na szczęście Sonic, Eggman i Tails zostali tacy sami. Chociaż tyle. Pojawiła się również nowa postać, Styx, której po prostu nie znoszę. Jest tak irytująca i ma taki debilny głosik, że za każdym razem, kiedy ją słyszę lub widzę, co zdarza się niemalże w każdym odcinku, mam ochotę wywalić monitor przez okno. Oczywiście nie zabraknie Shadowa. I szczerze wolałbym, żeby w tym serialu się nie pojawił. No ale niestety się pojawił, no i jest złoczyńcą. What the... Czemu kurde nie? Najlepiej z postaci, która chyba 3 razy uratowała wszechświat, zrobić złoczyńcę. No po prostu brawo! Animacja jest taka se. Akcja niby jest, ale kiedy dochodzi do jakiejś walki, to zazwyczaj jest ona tak niepoważna, że z jej oglądania nie czerpię ani trochę przyjemności. Jedyną zaletą tego serialu, jaką znajduję, to jest fakt, że jest naprawdę śmieszny i całkowicie ośmiesza Justina Biebera w jednym z odcinków. Jeśli chodzi o moją subiektywną ocenę, no to w tym przypadku wstrzymuję się. Film powstał po to, aby zarobić hajs i zająć czymś fanów i nie ma powodu, żeby traktować go w ogóle poważnie. Nie wpływa on w ogóle na historię Sonica, na kanon, nie dodaje nic, nie zmienia nic. Jest taką produkcją w tle, która nie ma w ogóle wpływu na to, co się dzieje z Sonikiem. I od czasu do czasu, jak ci się naprawdę nudzi, można ją obejrzeć i się ją pośmiać. Tylko po prostu trzeba przymknąć oko na pewne uprzedzenia, na przykład to, że zmieniły się totalnie charaktery postaci niektórych i tego typu rzeczy. Czyli po prostu przed obejrzeniem należy wyłączyć mózg. To jest produkcja w tym stylu, że może sobie być, a ja za to z niecierpliwością będę sobie czekał na prawdziwą produkcję, która ma wyjść podobno już niebawem. To już wszystko, pamiętajcie, żeby subnąć, zalajkować, jeśli wam się podobało bądź nie podobało, a ja będę sobie teraz tak siedział, czekał i się z wami żegnał. Narka!